pomysł na jednodniową wycieczkę razem z dziećmi. Dziś odwiedzamy Karpacz. Na koniec filmu zobaczysz naszą trasę zaznaczoną na mapie, a przewodniczką dziś była Basia. Uczyła się czytać mapę i prowadziła nas przez większą część drogi. Szło jej naprawdę nieźle. Zdobywanie cennej wiedzy w praktyce, bo jednak mapa papierowa to nie ta sama co elektroniczna. Trzeba się rozglądać, szukać znaków na drzewach, kamieniach. Jak się okazało, papierowa mapa była na tyle ciekawa, że nawet Piotruś musiał chociaż przez chwilę nas poprowadzić. Następnym razem przygotuję więcej egzemplarzy mapy. Kasia też się czegoś nauczyła poprzez bezpośredni kontakt z matką naturą. A mianowicie nie stajemy na szyszki, szyszki są śliskie i można upaść. Trasa, którą przebyliśmy, nie jest chyba zbyt popularna. Mimo cudnej pogody i pięknych widoków, nie spotkaliśmy zbyt wielu osób na drodze. Szlak nie jest jakoś specjalnie trudny, ale nie przebędziecie go wózkiem. Cel i punkt zwrotny w naszej trasie to jest Kaplica Świętej Anny, dobre źródło, piękny widok, no i piknik koniecznie. I wracamy na trasę, przechodzimy przez czoło, na którym był śnieg, więc oczywiście przystanek obowiązkowy, bitwa na śnieczki. Jak zwykle matka dostała najmocniej. W samym już Karpaczu małe wspomaganie autobusem, ponieważ dzieci już były trochę zmęczone. Miejcie gotówkę, płatność tylko gotówką, ale hej, zobaczcie, to też jest fajna przygoda i niezły bilet. Na sam koniec w restauracji napełniamy kociołki, hyc przez zapory, ostatni punkt widokowy przed autem i nareszcie można się wyspać w aucie. A teraz obiecana mapa z zaznaczoną trasą. Udanej wyprawy, zobacz też koniecznie poprzednie nasze wycieczki.